Na... No, przepraszam. Ten. Czekajcie. Czy wy to widzieliście? Muszę to jeszcze zobaczyć. Nowy film opublikowany. Ta babcia to hit internetu. Czemu? Czemu mi to... Tu jest. Ta babcia to hit internetu. Powiedziała wnukowi, co myśli o jego fryzurze. Padniesz ze śmiechu. Nieogolony. No. Ostrzeżony jest ładny. Tylko się nie ogolony. Nieogolony. I co, ogolić się? Ogól się, bo tam nie ładnie jest. Shame. Nie, babcia, nie shame'uj. Jakby jego decyzja, tak, jego ciało. Okropne. Nie podoba mi się coś takiego. Słuchajcie, liczby anielskie, co chce ci przekazać twój anioł? O cholera! Dobra. Niewątpliwie jest to, że anioły istnieją. Doubt, ale okej. Wszyscy mamy swoich anielskich opiekunów, którzy często chcą nam przekazać ważne wiadomości. Jako że żyjemy w czasach cyfryzacji, nasi aniołowie komunikują się za pomocą zegarów elektronicznych. Wiesz, że są SMS-y? Aniołowie, jakby fell off. Aniołowie dalej lecą, kurde, na bardzo przestarzałe technologii. Jeżeli często trafiasz na liczby podwójne, 14, 14, 12, 12, czy 18, 18, 18, 18, to znak, że twój anioł chce ci przekazać wiadomość. Dobija się do ciebie. Interpretacja. Północ. Bóg jest z tobą, wspiera cię w drodze twojego rozwoju. Super. Pierwsza, jeden. Bóg jest blisko i zapewnia ci poczucie wsparcia, bezpieczeństwa oraz połączenia z twoimi intencjami i przedsięwzięciami. To to samo, co tamto. Druga, dwa. Bóg i aniołowie prowadzą cię do otwarcia twojego serca, umysłu i energii, do wsparcia tych, którzy są wokół ciebie. To słowie to samo. Tak, zacznę co 21-21. Zdaj sobie sprawę z tego, że inna osoba jest także tobą. Co? Jesteś jednością ze światem i intencje, które wyrażasz w stosunku do innych, wyrażasz także do samego siebie. Niech wpłynie to na twój sposób myślenia. Podoba mi się ta myśl. Od dzisiaj będę lepszym człowiekiem. Jeśli zauważy, jest 21-21. Jeśli nie, no to jakby... Anio nie chce mi powiedzieć. Czyli co, anioł jakby próbuje się ze mną skontaktować i daje mi po prostu takie frazesy z ciastka. Okej? Jak są zegary 12 godziny, to nie ma 21-21. Tak, właśnie o to chodzi. Bo to tylko europejskie anioły, tylko tak się tutaj u nas porozumiewają. Kiedy spoglądam na zegarek, bardzo często wskazuje on godzinę 21.37. Czy to coś oznacza, czy tylko przypadkowe cyfry? Bardzo proszę o pomoc i interpretację. Ja codziennie widzę siódmą. Czy to może mieć związek z nastawionym na tę godzinę budzikiem? Interpretuję to jako znak, abym popracował. Okej, okay. To lubię. O kurde! Witam was ponownie. Dziś chciałbym z wami porozmawiać o magicznych rytuałach. Czy sprowadzaliście kiedykolwiek jakiś konkretny rytuał białej lub czarnej magii? Który, przepraszam, nie umiem... Muszę zwolnić. Czytam za szybko. Konkretny rytuał białej lub czarnej magii, który przyniósł spodziewane efekty. Czy wierzycie w skuteczność magicznych rytuałów? Temat magii zawsze budzi wiele kontrowersji i emocji. I powinniśmy jednak uznać magię za właściwe rozwiązania dla wszystkich naszych problemów. Okay, no. Zajmuję się magią rytualną, kocham ją i uważam, że każdy rytuał działa, ale jeżeli w niego wierzymy. Tak, bardzo często wykonuję sobie sporo rytuałów, które są skuteczne. Czarnej też próbowałem. Próbowałem czarnej magii. Wierzysz w magię? Złej próbowałeś. Scalanie czakr w pierwotny rdzeń egretyczny, część pierwsza. Wow, ale super. Czy warto scalić czakry w kryształ? Czy warto przerobić, kurwa, auto na gaz? Taki typ tytułu trochę. Życie bez czakr, scalanie czakr. Ja wybieram życie bez czakr oraz trzeciego oka. Mogę tak zrobić? Czy... Fajnie. Kurde, jest tyle nacisku na to otwieranie czakr. A może by zamknąć czakrę? Może by trochę tak minimalistyczniej podejść do życia. Trupia woda rozlana pod nogami, takaś klątwa? Co to znaczy trupia woda? Tak, to klątwa. Musisz teraz wziąć mop, zakręcić się wokół niego trzy razy, dać trochę wody święconej do wiadra i odmawiać zdrowaś kę myśl. 10 złotych, Barto, a słyszałeś o sekcie Antrowis i projekcie Cheops?
Nie jestem pewien, Teofil. Coś mi się kojarzy. To jest starszy przypadek, czy? Anunnaki. Adam i Ewa, początek cyklu. Dokąd zmierza ewolucja ludzkości? Wielu z nas się spiera, jak powstają ludzie. Są tacy, którzy wierzą w ingerencję Boga i stworzenie człowieka. Tak, o tym jest napisane w najświętszej księdze, największej religii świata, czyli Biblii. Ale nasi też ateiści. Ci w większości wierzą w teorię Darwina. Czemu przez V? Dobra. Są też i tacy ludzie, którzy wierzą w ingerencję obcych cywilizacji w nasze DNA. Zapraszam na opowieść osoby kontaktowej, która rozmawiała z reprezentantem rasy Sassani o przyszłości człowieka. Sassani? Sassaj te... Nieważne. Dodać mogę. Kiedyś kilka lat temu próbowałam na zlecenie jednego pana sprawdzić, czy kobieta i jej siostra bliźniaczka. Bardzo ładne dziewczynek, modelki. Mają powiązanie z Anunnaki. Dostanę jego autoryzację, napiszę więcej. Czy to jest perłowa rasa? Witajcie kochani, piszę, podzielić się z wami moim doświadczeniem z jakimś złym bytem, który od dłuższego czasu już mnie prześladuje. Otóż od jakiegoś czasu ktoś lub coś cały czas o sobie przypomina i to dość dosadnie. Mieszkam na obecnym mieszkaniu już 7 lat i odkąd się wprowadziliśmy, działy się tu różne sytuacje. Było słychać kroki, stukanie do drzwi, głosy, obijanie szklanki o szklankę. Przepraszam, chyba jestem jej sąsiadem. Mruganie światła, nieprzespane noce. Spowodowane czyjąś obecnością itp. W końcu doszło do... O mój Boże! W końcu doszło do tego, iż pewnej nocy, gdy byłam w drugiej ciąży i spałam wraz z pierwszym dzieckiem obok swojego partnera, poczułam, jak ktoś zza narożnika pochyla się nade mną i szepcze mi do prawej strony ucha: jesteś tylko moja, nikomu cię nie oddam. Ajo. Zamarłam w bezdechu, nie mogłam się ruszyć, łzy spłynęły mi po policzku, nie mogłam wydobyć się słowa. Czułam, że to coś nadal jest ze mną i mnie obserwuje. Kurde. Trochę przykre. W sensie, to brzmi... Ja chcę się dowiedzieć, jaka jest historia tej smyczy. Nie wiem już, co mam zrobić. Obawiam się najbardziej o moje dzieci, zaś boję się tego, że znów zaczniemy się kłócić z partnerem, bo swego czasu kłóciliśmy się i to ostro, ale tylko wtedy, jak to coś zawsze dawało sobie znać. Później był już spokój, chwilowy spokój. Pomóżcie, jeżeli możecie, doradźcie, jak oczyścić mieszkanie ze złej energii. A może to moja wina, że ciągnę coś za sobą, ponieważ gdy byłam dużo młodsza, interesowałam się wywoływaniem duchów. Okej, okay, to są... tutaj widzimy te szkodliwe elementy wiary w byty. Tak jak mówiłem o tych egzorcyzmach. Ona jakby ma jakieś... boryka się z jakimiś problemami, nie? I przez to, że ona jakby głównym torem myślenia jej w rozwiązaniu tego, co ją spotyka, jest pójście w to, że jest jakiś byt, który ją męczy, ona nigdy nie znajdzie, nie będzie nawet wiedziała, jak do tego podejść, żeby znaleźć, nie wiem, na przykład odpowiedź w leczeniu jakimś, nie? Albo w farmakologii, albo w czymś. Brzmi jak typowy paraliż senny. Też trochę paraliżowo-sennie brzmi. W ogóle jak zacznie się czytać o demonach, występujących, nie, na przykład w Polsce jakichś regionalnych albo coś, 90% z nich to paraliż senny, po prostu. Jest niesamowite. Dlaczego wiedza o paraliżu sennym nie jest tak powszechna, pyta Jim Jakub. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. To jest taka rzecz, której powinno się mówić po prostu, nie wiem, w szkole? Mam wrażenie. Bo jeśli coś takiego ci się zdarzy, to może ci bardzo łeb zryć. Warto wiedzieć, skąd to się bierze. Proszę skontaktować się z Grzegorz Dłużniewski, on pomoże. Kim jest Grzegorz Dłużniewski? Wkład wyświetl profil. Ufoludek. Dziękuję, Alala Koala. Foludek. Połać zatrucia. Wyobraźcie sobie, to jest beczka. Aha. Beczka nie jest w stanie wywołać zatrucia Odry. To jest okay. Cysterna, spuszczona... Dobra, to jest po prostu... Myślałem, że będzie jakiś... temat bardziej para. Dziwne, że wszystko to w nocy się dzieje.
Nie zawsze, że jest tak jest, że w nocy. Wielokrotnie zdarzało się, że na przykład w dzień były różnego rodzaju zajścia. Najczęściej były poprzekładane rzeczy, na przykład kluczyki do auta położyłam na komodę przed pokoju razem z kluczami od mieszkania, zanim wyszłam. Chcę wziąć klucze, a kluczyków nie ma. Ciekawe, jak często nawiedzony dom to dom, w którym jest dziecko, które kurwa odpierdala jakieś rzeczy. Poświęci pani dom, jeśli nie pomoże, znaczy, że ten byt się do pani przyplątał i musi pani prosić o pomoc księdza. Czyli czekaj, jak poświęcisz dom, to byt przyplątany do człowieka jest odporny na poświęcenie domu? Nie, dobrze. O, paraliż senny. Ja wiem, jak wygląda paraliż senny. Uwierz mi, bardzo cię proszę, że to na pewno nie jest to. Tym bardziej, że mam z tym do czynienia od dziecka, niestety, przez własną głupotę. Szkoda mi pani. Tylko wywoływanie duchów było, czy coś jeszcze? Czy ktoś panią przeklinał? Ci nawet wierzę, bo też w ciąży byłam atakowana. Chciałbym zrobić taką listę takich najczęstszych różnych objawów bądź zdarzeń, które mogą się na przykład w jakimś starym domu wydarzyć, które są interpretowane jako duchy. Poświęcenie domu uwolni dom, a jak przypięto człowieka, trzeba uwolnić człowieka. Okej, jak jest, ma to sens. Jest tu jakaś logika w tym. Czy w ciąży nie odpierdalają hormony przypadkiem? Na każdym etapie życia odpierdala coś, słuchaj. Tak, w ciąży też może coś być takiego. Nie chcę też... Tak, myślę, że najważniejsze to jest nie odrzucać przeżyć takiej osoby. Wysłuchać. Ponieważ jeśli ta osoba o nich opowiada, one są realne dla niej, nie? Te rzeczy, które się dzieją. I może są realne. Może mają po prostu gdzieś indziej wytłumaczenie. Znaczy na pewno mają gdzieś inne wytłumaczenie, ponieważ nie ma żadnych dowodów na istnienie duchów. Natomiast to, że ona przeżywa takie rzeczy, jest prawdą, namacalną. Emocje są zawsze prawdziwe. Więc... to jest ten taki problem w rozmowie, mam wrażenie, o tego typu zjawiskach. Że faktycznie im bardziej jakiekolwiek dyskusje na tematy paranormalne są oddalane od mainstreamu jako coś dziwnego, tym bardziej ci ludzie są wtedy... szukam słowa. Ja dzisiaj nie mogę złożyć zdania, coś... no wiecie, o czym mówię. Są wyobcowani. No. Tego typu pęc, no wiadomo, wiadomo. Stygmatyzowani, dokładnie, tego słowa szukałem. Stygmatyzacja następuje. Kawiarenka pisze, pierwsze co zawsze przychodzi mi do głowy to schizofrenia. Tak, ona ma bardzo dużo, bardzo różnych objawów i z jakiegoś, nie wiem, przez stygmatyzację tych takich zaburzeń mam jakieś takie przeświadczenie, że tu doszło do stygmy. Tak. Że jeśli ma się objawy wskazujące na schizofrenię albo epizod maniakalny, albo coś takiego, to człowiek nie za bardzo chce w to wierzyć, bo przecież on się czuje normalnie, czuje się dobrze i generalnie to raczej jakiś wariat musiałby mieć coś takiego. Nie ja, ja nie jestem wariatem. Tego doprowadza stygmatyzacja takich rzeczy. I wtedy szuka się gdzieś indziej rozwiązań. Zauważcie, że dla wielu ludzi bardziej sensowne jest wytłumaczenie, że duch im chodzi po domu, niż poeksplorowanie tematu, że mogą mieć z jakiegoś powodu halucynacje na przykład. Audiowizualne. Które się zdarzają z wielu różnych powodów, nie? Czy to zaburzenia? Nie, na przykład guz mózgu też może takie wywołać. Zmęczenie, stres. Wiele rzeczy może wywołać halucynacje. Ale nie chcemy się przyznać do tego, że mamy halucynacje, bo jak masz halucynacje, to jesteś pierdolnięty. Jesteś pojebany. Melisander, 15 zł. Imagine, respisz się jako niematerialny duch. Dziękuję, Melisander. Widzisz to, jak ziemia od ciebie z prędkością 30 km na sekundę i... Tak. Tak, dziękuję.
Potężne cygańskie zaklęcia miłosne. Rytuały przyciągające miłość. Ej, słuchajcie, zaklęcia miłosne i jakby pozwolenie, nie? Jaka jest wasza opinia na ten temat? Nie brzmi dobrze. Słowo, co jest banda Twitch chyba? Okej, przepraszam. Ja tylko przytaczam. Tak jak jest zapisane tutaj. Spotkałem się raz na Instagramie z tym, że laska wmawiała ludziom w komentarzach, że oni nie mają schizofrenii, tylko są wyższymi bytami i widzą prawdę, której zwykły człowiek nie umie, pojebana akcja. No niestety, właśnie o to chodzi. I do tego prowadzi ta stygmatyzacja. Bo to jest po prostu o wiele bardziej wizja przyjazna, bo znajdujesz jakąś społeczność też w tym, nie? Niż rozpatrywanie tego jako zaburzenia. Bo nie chcemy mieć zaburzeń. A posiadanie zaburzenia jest jakby klątwą taką w sensie. Nomen omen, I guess. Okej, tym razem trochę inne miejsce niż cmentarz. 7 wróżek leśnych złapanych na filmie. Jakie. Wszystkie to koleżanki. Przepraszam. Czy warto w ogóle zgłaszać takie osoby na YouTube? Myślę, że tak. Zobaczcie. Przyjemnie, prawda? I są tam tematy. Dietaria 10 złotych, a ja właśnie wczoraj dostałam pozytywną diagnozę ADHD i w ujście cieszę, że będę mogła w końcu coś z tym zrobić, buźka płacząca. Let's go. Diagnoza to najlepsza rzecz, jaką można dostać. Imo. Dla osoby, która zastanawia się nad tym, co się dzieje. Więc gratki. Okej, okay. Ludzie mówią, że Dort Spukengeister. To nie jest prawdziwa nazwa. Dort Spukengeister. Spukengeister. Spooky Ghost? Spukengeister? Dort Spukengeister. Czyż nawiedzają duchy. Dort Spukengeister. Czy jest Spuken to straszyć? Spuken. Tak jak Poltergeister. Legenda, jak wiele. Jedni jest pewne, jest niesamowity klimat. Zimno, ciasno, co jakiś czas przewiewna wyobraźnia pracuje. Komuś, kto nie ma orientacji, to nie radzę się zapuszczać samemu. Można wpaść w panikę. Pomnóg, dziękuję. Nie, niestety nie mam. Znaczy niestety. Ja jestem Medikinet. Type a guy. Erkonek, dziękuję. Przypominam o zapisaniu sobie pomysłu kontynuacji Davida Cage'a z Kasią Bawis. Miałeś zapisać, nie wiem czy zapisałeś. Zapisałem sobie. Byłem w psychiatryku, byłem na oddziale z dwoma babkami, które miały schizofrenię. Obie mówiły o tym, że widzą aury ludzi i że są połączone energetycznie z aniołami. No, to jest bardzo częsty motyw. I tak, właśnie, to jest też taki... Też to coś, o czym myślę, kiedy przeglądam sobie te rzeczy. Na przykład oglądając jakieś, na przykład oglądając mocnego agregora, nie? Jakby są tam śmieszne elementy bardzo w tym, jak opowiada o rasie wróżek swojej koleżanki. That's cool. A jednocześnie, czy nie przykładam się do stygmatyzacji tych osób? Po części to robię. Nawet jeśli mówię teraz o tym, że jest ta jakaś świadomość, to po części robię sobie, robimy sobie z tego content. Czemu egregor to robi? Czy jest to dla hobby, czy w to wierzy, czy... Też jest ciężko stwierdzić. Natomiast jest to... Jest to jakieś światło rzucone też? Na pewien temat? Mówię, co też może być dobre pod tym względem? Myślę, że lepiej, że to jest w takim kontekście się pojawia, niż w kontekście, żebym odpalił kogoś, kto ma stuprocentową schizofrenię i byśmy się śmieli, jakie dziwne rzeczy wymyśla.
Pomruk odbytu, dzięki. Ja ci dałem jakieś książkę o objawieniach, jednej z zakonnic objawił się Piłsudski. Problem jest taki, że ciężko zaprzeczyć własnym zmysłom. Jak miałem halucynacje słuchowe, to na początku myślałem, że ktoś słucha czegoś w innym pokoju, pisze Wedes. Miałem dokładnie taką sytuację, do tej pory pamiętam, gdy zasypiałem. Ponieważ gdy się zasypia, można mieć audio, właśnie halucynacje. I pamiętam, jak zasypiałem i nagle usłyszałem ryk lwa. I wyskoczyłem z łóżka obsrany, że w moim pokoju jest lew. To było niesamowite. I było tak realne. Jakby byłem pewien, że tu jest lew. 100%. Jakby no lew normalnie ryknął w moim pokoju. Ryk pumy, tak. Hipnagogi. O, mamy hipnagogiczne. Rodzaj halucynacji, który występuje podczas zasypiania. O! Proszę bardzo, nauczyłem się czegoś nowego. Dziękuję. Przestrzegasz się skajenie, nie? Czekaj. Nie, nie kojarzę. Ale no, hipnagogi. O, mamy hipnagogiczne. Inaczej halucynacje hipnagogiczne lub hipnagogia. Szczególny rodzaj halucynacji, które występują podczas zasypiania. Okej, okay, czy to była... To były omamy hipnagogiczne, to co było tym lwem w moim pokoju. Albo w moim pokoju po prostu był lew i bardzo dobrze się schował potem. To też jest opcja, nie chcę jej wykluczać. Na mnie kiedyś naszczekała sarna, jak wracałem na z imprezy, potem się okazało, że sarny serio szczekają. Tak, sarny potrafią szczekać, to jest prawda. Sarny mają śmieszne dźwięki. Geny lwa. Nie, po prostu lew zareagował na moje geny wilka, okej? King of the Jungle. A, faktycznie! To z tego było! Jerma faktycznie miał taki beat. Że mówi, że jest wilkiem, że jest królem dżungli. Faktycznie, okej. Okay. O nie, zajebałem to Jeremie. Social with it and ferocious. Hybrydą wilka i lwa. O mój Boże, ja też jestem hybrydą wilka i lwa, okej. Co zrobił w tej sytuacji twój goblin z łazienki? Wtedy jeszcze nie miałem goblina w łazience, bo to było w domu rodzinnym. Mój goblin w łazience jest w mieszkaniu, w którym teraz mieszkam. Miąż, dziękuję. To prawda. Witam, piszę na anonimie, ponieważ dostanę masę hejtu od znajomych lub od hejterów. Chciałem podzielić się wami dosyć bardzo, ale to bardzo dziwnymi historiami. Zaczęło się od mojego przyjaciela, z którym już się nie przyjaźnię, już. Do be like that. O, 21.21. Jesteśmy połączonym. Czekaj, jak to było? W kolorowym wietrze? Jesteśmy połączonym światem. Nie pamiętam. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. Tak? Nie. Pamiętam tylko, czemu ryś tak zęby szczerzy rad, bo to jest tak twarda linijka. Zaczęło się od mojego przyjaciela, z którym się nie przyjaźni już, ale bardzo mnie zranił, bo wymienił sobie mnie na lepszy model, ale nieważne. Co, przyjaciel cię wymienił na lepszy model? Przyjaźniem. Brzmi jak coś, co musicie sobie przegadać. W ogóle czuję się, jakbyśmy czytali Am I the Asshole na Reddicie. Ciekawe, czy jest polska wersja. Pokłóciłam się z nim trochę bardzo. Same. I wcale nie życzyłam mu źle, ani nic w tym stylu. Napisał do mnie po około 2 tygodniach, że bardzo mnie przeprasza, że miałam rację co do tej dziewczyny itp. Co? Ale...
byście przyjaciółmi? Czy byliście, czy chciałeś być czymś więcej? Kochana, przyznaj się przed sobą w tej chwili. Ale to średnio ważne. Przejdźmy więc do rzeczy. Tak napisał. Napisał również, że zmarła mu babcia. Nice. Go white boy. Nie było to nic dziwnego, ale później zaczęły się dziać różne dziwne sytuacje. Mam osoby, które zrobiły mi krzywdę lub zraniły mnie w jakiś okropny sposób. Później dowiedziałem się, że kolega, który mnie nękał, bo mnie wyzywał, śmiał się ze mnie i obgadywał, co bardzo... Zresztą mam psychikę. To nie wygląda... Nie brzmi paranormalnie. Przepraszam. Przez to, że to anonimowy uczestnik... To jest ten problem. Anonimowy uczestnik to wrzucił, to ja to bardziej rozpatruję jako scenariusz nieistniejący. Czego nie powinienem robić, bo zakładam, że to się faktycznie wydarzyło. Kciuk w górę, bo kot umarł, przepraszam. Ale widzę, że to jest bardziej... Nie widzę tutaj za bardzo paranormalnych. Tutaj bardziej jakaś inna kwestia jest do ogarnięcia. Trzy dni temu dowiedziałem się, że złamał nogę i nie może chodzić oraz nie może pisać, bo zrobił jeszcze coś z ręką. What the hell? Dziękuję, Jerma! Jo, dziękuję, Jerma! Jestem twoim fanem! Uwielbiam twoje streamy. Być może ma to sens lub nie, ale mam wyostrzoną intuicję. Ogólnie również czytam książki na temat magii. Po prostu kocham to. Kocham interesować się minerałami, magią, intuicją oraz kocham naturę itp. Czy mogę mieć tak jakby dar? Czy to negatywna energia czy coś? Okej. Okay. No to jest po prostu pytanie o to, czy ma umiejętności. Ale koleżanko, masz do ogarnięcia coś z tym swoim przyjacielem, jakby czas jakieś zasady wyłożyć na stół. Zaklęcia, miłosne Słowian, rytuały, które przyciągają moc. Jak ktoś jest z Chorzowa i doświadcza zjawisk paranormalnych, napisz w kom, co się dzieje. Macie Kerr, dziękuję za suba dla Jermy. Jo, Jerma, super, że jesteś. O, dziękuję. O mój Boże. Widzowie, napiszcie w kom, co się dzieje w Chorzowie. Jak mówi, najdziwniejsze, że ludzie zaangażowani w magię nie mają takiego momentu. Kurde, w sumie to jednak nie zadziałało. Bo to jest wybiórcze, nie? Jak nie zadziałało, no to jest masa powodów, dla którego to się nie stało, bo się źle wykonało. Czar, rytuał, coś. Albo trzeba poczekać jeszcze, bo to nie od razu. Natomiast jeśli coś się akurat ułoży, pomyśli, no to będzie jakby najlepszy dowód. Bardzo trudne pytanie. Jeżeli uważasz, że to, co czują osoby ze schizofrenią czy innymi zaburzeniami, chorobami halucynogennymi, należy uważać za prawdziwe z perspektywy ich poznania, z czym się zgadzam, of course, to jak w takim razie uzasadnić, że te osoby potrzebują leczenia? Po prostu odwoła się do medycyny per se? Uważam, że leczenie przyjmuje się po to, żeby się ulepszyć swój standard życia do takiego, który chce się osiągnąć. I w przypadku halucynacji jest to coś, co przeszkadza, zakładam. Dość w życiu, które chciałaby taka osoba osiągnąć. Ostatecznie chodzi o to, żeby się dopasować do struktur społecznych, nie? Tak samo jak w przypadku ADHD, jakby. musimy dbać o swoje ADHD, ponieważ świat jest tak zbudowany, że jest wiele rzeczy, które są bardzo nie ADHD friendly, ale musimy sobie z tym jakoś radzić na różne sposoby, różnymi technikami, różnymi sposobami. Czym jest normalność też? To jest jakby, do tego dochodzimy. Czym jest normalność? Co za dziwne pytanie, mówi Ginger. Ja myślę, że dobre pytanie. Znaczy, dobre pytanie właśnie przez to, że zahacza o to, czym jest normalność. Jeśli męczysz się w życiu codziennym z swoimi przypadłościami, to należy ci się pomoc. I ta pomoc jest różna, nie? Nie musi to być... pomoc jest bardzo różna, no bo możemy mówić o, nie wiem, o przybliżeniu jakby twojego mózgu do neurotypowego, jak w przypadku leków ADHD. Co jest spoko opcją,
albo zmianie po prostu swojego trybu życia na taki bardziej odpowiadający temu, jak twój mózg działa, co też jest spoko opcją. I obie rzeczy mają swoje plusy, mają swoje minusy. Można je łączyć. It's jakby... Nie ma tak, że jest normalny stan. Tak, też no maskowanie w przypadku osób z autyzmem albo ADHD jest też jakby taką odpowiedzią na wejście w pewne ramy, które się wymaga od nas, żeby w nich być. Gdzieś jest pomysł na świat, który byłby dla nas jakby bardziej przyjemniejszy. I myślę, że do tego dążymy, jakby nie patrzeć. Z roku na rok jest coraz lepiej. No ale no. Normalny świat. Myślę, że to coś spoko. Jeśli chodzi o maskowanie, no to mieć jednak też struktury społeczne, znajomych, przyjaciół, rodzinę. Czy wybrać sobie taką grupę, czy też znaleźć taką, w której można odpocząć od maskowania, żeby też poznać bardziej siebie jako siebie. Myślę, że wiele osób jest po prostu przyzwyczajonych do tego, że maskują się przez całe życie, od najmłodszych lat w kontekście rodzinnym, przez edukację, przez później socjalne, społeczne. Później, gdy się poznaje osoby, które mają podobne, borykają się z podobnymi problemami, gdzie można tą maskę zdjąć, można wtedy faktycznie wiele się o sobie dowiedzieć. Łatwo powiedziane. No nic z tych rzeczy nie jest łatwe. Nic z tych rzeczy nie jest łatwe. Wiesz, nawet kurwa zdobycie tych leków nie jest łatwe, bo ich jest za mało, nie? Jakby wiesz co chodzi. Natomiast jest to coś warte eksplorowania, jak najbardziej. Znalezienie takich osób też nie jest łatwe, no. My znowu o tym. Ta. Jakoś tak wyszło, no bo w sumie gadaliśmy o tym przy okazji zjawisk paranormalnych. Tarczmina, dziękuję za suba. Burki pisze, doświadczenie jako osoba z OCD z tym się nie da funkcjonować po prostu. Bardzo często osoby z tymi zaburzeniami zdają sobie sprawę, że ich problemy nie są prawdziwe, ale dalej są zbyt nimi przestraszone, żeby nie odprawiać tych rytuałów, czy nie bać się Jerma tych rzeczy, 10 złotych, siema bardzo, prawdziwe. Tu Jerma, trzymaj dychę, rozwijaj się chłopaku. Jerma, dziękuję ci bardzo, dziękuję za dychę. Jerma, jest. Przepraszam już wszystko. Ale dalej są zbyt nimi przestraszone, żeby nie odprawiać tych rytuałów. No, rozumiem. W sensie ja mam na przykład tiki nerwowe, nie? Jakby u mnie tiki po prostu są czymś, co... I guess mógłbym powstrzymywać, ale i takie mam. Łatwiej jest je mieć po prostu. Pomoc ludziom, którzy mają schizofrenię czy zaburzenia schizofrenowe, to pomoc w tym, żeby nie byli, nie tyle byli normalni, tylko żeby mogli funkcjonować i nie bać się. Dokładnie, tak jest Burkiu. Tak, to są właśnie dwie rzeczy, nie? Jakby pomoc taka, która pozwala tym ludziom lepiej żyć, albo pomoc, która pozwala im lepiej maskować się. To są dwie różne rzeczy, według mnie. I fajnie, gdyby można było robić mniej tego drugiego. Mieć przestrzenie, akceptację na to, żeby nie musieć się maskować. Natomiast no ja to mówię z perspektywy osoby z ADHD. Teraz dziękuję za suba. Gdzie jakby no... I guess jestem pod wieloma względami jakby te moje zachowania wynikające z ADHD nie są aż tak nieakceptowalne, bardziej mi przeszkadzają po prostu w codziennym życiu niż są nieakceptowalne. O. Lazy Lensy, dzięki za suba dla Anderson JPH. Na czym polega maskowanie przy ADHD?
No pytanie. Myślę, że dużą częścią tego jest perfekcjonizm i nadkompensacja zadaniami. Branie sobie kolejny zadań. Kiedy czegoś nie zrobisz, nie jesteś w stanie czegoś wykonać, to próbujesz znaleźć powód, który jest zrozumiały dla osób, które nie możesz powiedzieć po prostu, bo nie mogłem. Bo jak to nie mogłeś? Musisz mieć dobry powód. I wiecie, są sposoby na to, żeby robić te rzeczy i to nie jest tak, że one są niemożliwe, natomiast czasem jest blokada, która jest bardzo ciężka i ciężko to jakoś przed sobą przyznać też. Natomiast wiem, że maskowanie w przypadku autyzmu jest bardzo ciężkie też. Dobra, zobaczmy, jakie są jeszcze te... Słuchajcie, mam... Kurwa! Straszne. Faktycznie straszne. Witam, poprzednim moim poście na grupie opisałem wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce w moim domu w chwili śmierci mojej mamy, która umierała w szpitalu. Napisałem wówczas, że w następnej kolejności zamieszczę zapis wideo z mojego telefonu ze zdarzeń, które przytrafiły mi się na cmentarzu dnia 5 stycznia oraz 3 lutego. O kurwa. Od śmierci mojej mamy codziennie byłem na jej grobie o różnych porach dnia, jak tylko mi to czas pozwalał. 5 stycznia jadąc do weterynarza z kociakiem, godzinie 20:20, podjechałem pod cmentarz. Nie wiedziałbym, że jest akurat ta godzina, ale w momencie, kiedy stanąłem jej samochodem pod bramą cmentarza, dostałem od mojej partnerki dziwnego SMS-a. Stąd odbierając go na sieci telefonu, pojawiła się właśnie ta godzina. Pisze o dziwności SMS-a, bo jego treść brzmiała: oczywiście, że możesz przyjechać na kolację, kochanie. A nie mieszkając z moją partnerką, nie umawiałem się z nią wcześniej, że się spotkamy tego wieczoru. Oj. Jajcun, dziękuję. Ona później, nie, to duchy jak coś. Wychodząc z samochodu, idąc na cmentarz, zadzwoniłem do partnerki. Chcąc się, dowiedzieliśmy, o co chodzi z tym SMS-em. Z rozmowy dowiedziałem się, że będąc u siebie w domu, nagle pomyślała o mnie, że na pewno po powrocie od weta nie będę miał czasu na robienie sobie kolacji. Stąd padł jej taki pomysł z tym SMS-em. Rozmawiając z partnerką, poinformowałem ją, że gdzie jestem i żeby się nie rozłączała, bo ja doszedłem już do grobu mamy i że pomodlę się chwilę, porozmawiam z nią, jak to zwykle robię nad grobem, i wychodząc z cmentarza, powrócę do rozmowy z nią. No to możesz zadzwonić po... Okay. Tylko zacząłem mówić do mamy, nagle zaczął padać deszcz. Ponieważ nie miałem parasola, powiedziałem do mamy, że przyjadę do niej znowu jutro, a pomodlę się za nią już w domu. Gdy kierowałem się do wyjścia, ponownie zacząłem rozmawiać z partnerką. W momencie doszedłem do furtki cmentarnej, nagle z trzaskiem zamknęła się ona przede mną. Partnerka usłyszała ten trzask w telefonie i zapytała, co się stało. Odpowiedziałem jej, że nie uwierzę, ale chyba mama zamknęła mi furtkę i chyba nie chce, żebym poszedł, a może bym się wrócił, bo nie pomodliłem się nad grobem. Dobry wieczór, dopiero przyszedłem. Czy chodzi o ten słynny ghosting? Tak, to, tak. Tak, tak, to jest to. Dziękuję bardzo. Czekaj. Fake, bo żadna mama nie chciałaby, żadna mama nie powiedziałaby, postój jeszcze trochę w deszczu. Jakby duch mamy to zrobił, to by zawiała parasolkę nad niego i taką wielką czapkę wełnianą, ale taką jebitną wielką, nie? Dziękuję, Hisuikiba. Ponieważ furtka po tym, jak się sama zamknęła, tak samo zaczęła się otwierać, a gdy chciałem wyjść, ponownie się zamykała, powiedziałem więc partnerce, że nagram to na telefon. Czterokrotnie starałem się załączyć zapis wideo, okazało się, że w momencie prowadzenia rozmowy nie można załączyć wideo. Taki wyskoczył komunikat. Rozłączyłem się więc z partnerką, a cały zapis wideo zamieszczam poniżej w poście. Nie wiem, czy na grupie przychodzą filmiki, bo do tej pory widziałem tylko zdjęcia. Tym bardziej, że ten trwa 3 minuty 31 sekund. Włączcie dźwięk, gdyż nagrywając mówię do mamy i zwróćcie uwagę, że furtka zamyka się po moich wypowiedziach. Na końcu na moją prośbę zamyka się do końca, wtedy znam, że to właśnie jest moja mama.
Czekaj, zwróćcie uwagę na zdjęciach na światła lampy uliczne, na światła jadących samochodów. Na zdjęciach tych światła te nie rozszczepiają się od razu u źródła, czyli przy lampach, tylko dopiero szczepienie następuje po przejściu przez przestrzeń furtki cmentarnej i rozchodzi się już po stronie cmentarza, czyli po stronie, gdzie ja stałem. Zgodnie z prawami fizycznymi optyki, dyfrakcja, rozszczepienie i interferencją światła następuje przy przejściu przez pewien środek materialny lub zjawiska te mogą być, ale to jest na twoim lensie. Nie, to nie, to jest zupełnie nie jest to. Silne pole grawitacyjne powodując tak zwany efekt soczewkowania połączony z efektem Dopplera. My guy, to bardziej czarne dziury niż robienie foty, ale okej. Okay. Drugie nagranie z niej 3 lutego zamieszczę w kolejnym swoim poście. A trzecim zamieszczę filmik, gdzie z partnerką w dzień sprawdzaliśmy, jaka jest możliwość samozamykania się furtki. Od razu piszę, że po sprawdzaniu w dzień okazuje się, że furtka jest zrobiona, jak widać, na zasadzie kraty, więc podejrzewając wiatr, przechodziłby on przez kraty. Okej, okay, zobaczmy. Ale wieje. Wieje. Wiatr zamyka furtkę. Nie wiem, co mam więcej dodać. Wiatr zamyka furtkę, no. To jest pewnie furtka typu, co jest trochę przechylona na jedną stronę i ona generalnie jakby będzie w jedną stronę, albo się będzie, chyba się otwiera normalnie po prostu, że chce pozostać otwarta, ale co jakiś czas wiatr zadmie i ją zamyka. Taka jest moja opinia, ponieważ spotykałem się 1000 razy z takimi furtkami. Dobrze naoliwiona, tak, swoją drogą. Ludziom żałobie umysł może wytworzyć im doznania, że zmarły się z nimi skontaktował. To prawda. Też jest taki element. Zauważcie, że tutaj takim częstym dość motywem jest bardzo duża trauma emocjonalna. Połączona z tym, kiedy dzieją się te rzeczy. Mamuniu, czy to ty jesteś tutaj? Daj mi znak. Pomodlę się dzisiaj za ciebie. Nie zdążyłem nad grobem. Kurde. Sad. I teraz kolejna rzecz, jakby gdy już wierzymy, że kontaktują się z nami zmarli, to na ile, czy to daje ukojenie, czy nie? Czy jest to dobra forma żałoby, czy przedłuża żałobę, jak uważacie? Ja uważam, że jedna z najbardziej skurwysyńskich rzeczy, jaka istnieje. A rodzice kazali wam się przebierać. Jak się spociliście? Różnie. Najbardziej skurwysyńską rzeczą są wszyscy jasnowidzowie, którzy kontaktują się z niby z zaginionymi. Uważam, że to największe skurwysyństwo, ponieważ w ten sposób nie można przyjść żałoby, kiedy się myśli o tym, że gdzieś ta osoba może być, albo że ją spotkało coś złego i się nigdy nie dowiesz i ten... Po prostu taka sytuacja rodzi więcej pytań jeszcze? Zależy. Mi pomagało, jak myślałem, że tato jest koło mnie, mówi komrad Bananów. Pizgacz pisze i przedłuża. Sama jestem w żałobie i w ten sposób po prostu nie chcę, że ta osoba odeszła. Nigdy nie odwoływałem się w ten sposób w żałobie. Do tego, ale może dlatego, że jestem po prostu I'm born sceptyczny gostek. Do pewnego stopnia pomaga. Znaczy do pewnego stopnia na pewno pomaga, bo religie istnieją, prawda? Jakby jest ta potrzeba gdzieś w nas, w naszych głowach, że ten kontakt, zachowanie tego kontaktu i wiara w to jest czymś, co dzielimy wszyscy jako ludzie. Anuwina pisze, jak widzisz ptaszka jakiegoś ulubionego zmarłej osoby, jak ci ćwierka słoneczny dzień, to może fajnie, ale jak ci matka trzaska furtką, to chujowo.
PS, fake, powód drugi, mamy nie trzaskają. Tak. Zależy pewnie, czy osoba postrzega ten kontakt jako sposób domknięcia, czy jest to dla nich kurczowe trzymanie się tej osoby. Ale to nie wiem, czy to jest świadome. Gdy coś takiego się dzieje, to nie wiem, czy to jest ta osoba świadomie myśli o tym, że to jest sposób na radzenie sobie z tym. Nie wiem. Dlaczego tak bardzo musisz szukać binarnej odpowiedzi na takie pytania? Pytam szczerze, powiedzieć, że różnie bywa i zależy to nic złego. Ale nie uważam, że jest binarna odpowiedź na to. Uważam, że dlatego rozmawiamy o tym, bo uważam, że jest właśnie bardzo to złożone. Zależy od sytuacji, od osoby, od sposobu, od tego, skąd to się wzięło. Nie mam potrzeby wytłumaczenia tego binarnie. Też nie uważam, że jest jedno rozwiązanie na to. O, Saleona, to co piszesz, właśnie to mnie wkurwia. Kojarz sytuację, gdzie zaginęła dziewczyna, policja zamiast szukać jej tak jak zawsze, to poszli do wróżki, biegali raz do rzeki, potem gdzieś tam i na koniec wyszło, że była gdzieś tam blisko, gdzie zaczęli szukać i by ją od razu znaleźli, gdyby nie ta wróżka. Także zgadzam się, że straszne skurwysyństwo. Tak. Co lepsze, wróżki mają zasadę, jakich tematów nie poruszać, żeby tej właśnie tej złudnej nadziei nigdy nikomu nie dać. Że jedyne, co one robią, no to dają w jakiś sposób. Jedyne rzeczy, jakie mówią, to coś, co może koić, I guess. No i też wiadomo, no jakby... No ale kontrowersyjne, ale o wiele sensowniejsze takie podejście. Witam wszystkich. Wczoraj rzuciłem zdjęcie zrobione z nocnego spaceru po cmentarzu. Po raz poprosiłabym wrócić do tego miejsca. Czekaj, w ogóle, to mnie boli. Jeżeli SMS nie był odpowiedzią na twoje pytanie, to pewnie zostało mu kowo wysłany. Może mała próbuje cię ostrzec? Dokładnie tak samo uważam. To samo pomyślałam. Też tak myślę. Ej, słuchajcie, wszystkie kobiety na grupce stwierdziły, że podejrzany jest ten SMS. SMS był do kogoś innego wysłany i mama próbowała to powiedzieć. Ej, cool, mama w sumie. To rozumiem. Parę osób prosiłbym wrócić do tego miejsca, zrobić ponowne zdjęcie. Mam tam dzisiaj nad ranem to samo miejsce. Też zdjęcie zrobione parę kroków wcześniej. Myślałem sobie, że bateria padła. A, włączyć telefon. Telefon dopiero się udało włączyć w domu, gdy podłączyłem ładowarkę. Okazało się, że bateria miała jeszcze 38%. Dziwne, koty moje znowu się dziwnie zachowywały. Jeden się schował i długo nie chciał wyjść, a drugi syczał. Okej. Okay. Też fajny element tego, gdy mówi się o tym, że zwierzęta reagują na duchy, zwierzęta reagują na nasze emocje głównie. Jeśli my jesteśmy obsrani, to zwierzę też będzie obsrane. Będzie miał takie, czekaj, dzieje się coś bardzo złego. Więc myślę, że to jest bardzo częsty element wspólny. W międzyczasie jeszcze dziwna rzecz się stała. Pisząc tego posta wywaliło mnie z Facebooka i miałem problemy, by ogólnie rzucić te zdjęcia. Może jakaś awaria Facebooka, Meta ma ostatnio problemy. I z telefonem tak czasem dzieje, jak jest niska temperatura. True. Teraz nic nie widzę. Wydaje się, że jednak faktycznie coś udało się znaleźć na poprzednim zdjęciu. Dobra. Jurek. Tatuaż runy obojętnie jakiej robić, czy nie? Chodzi, czy czegoś nie przyciągnie. Każdy znak zodiaku ma swoją runę, proszę sprawdzić swoją po dacie urodzenia. Run się nie tatuuje. Na TikToku jest babka, nazywa się Akima i ma TikToka nagranego, dlaczegoś tego nie robi.
Ja pierdolę, zginie elektronika, TikToki, to masowe samobójstwa będą, bo nie znajdziecie już tam wróżek, lekarzy i wszechwiedzących tego świata. Ludzie, wy macie trochę nie po kolei na stykach. 30 lat temu nie było tego gówna tyle i ludzie jakoś sobie radzili. Teraz nie rób tego, tamtego, owego, bo sraczki dostaniesz odwodnienia albo przyciągniesz złą energię. Masakra znachorzy, jak się patrzy. Podam tylko miejsce, gdzie może dana osoba znaleźć informację. Kiedyś nie było też internetu, też wtedy biegałeś po ulicy i darłeś się na ludzi, jacy są ograniczeni. Żeby każdy wiedział, żeś głupi. Skoro mamy coś, z czego możemy korzystać, to czemu tego nie robić? Jak ci mama dała encyklopedię, to też darłeś na nią gębę. Że na co jej to? Że bez tego by była tępa i ograniczona, czy jak? Jeśli z mózgu się będzie korzystać, to wystarczy do szczęścia i normalniści. Czasem mózg nie ma takich info i trzeba się je coś podeprzeć. TikTok równa się rzetelne źródło informacji. V. Każdy znak zodiaku ma swoją runę. Słyszę głosy od tamtej pory, ale jest git. Tuż pod skórą nie ma żadnych magicznych właściwości, bez względu na to, co miałby przedstawiać. Okej. Okay. To se chuja wytatuj. O Boże. Moja runą to da gaz. Nie robi się run jako tatuaż. Runy są zmienne. To, że coś teraz pasuje, nie oznacza, że za jakiś czas nie będzie przeszkadzać. Ja mam dwa już bardzo długo i nic się nie dzieje. A jaką chcesz runę? Jedna to jeszcze okej, ale skrypty to bym się zastanowiła. Mam między innymi urodzę, jakoś żyję, mam się dobrze. Ciekawy temat. Też chciałem i chcę sobie zrobić jakiś tatuaż, co ma dobrą symbolikę i przyciąga pozytywne rzeczy, ale trudno mi coś znaleźć, bo większość ma dwuznaczne znaczenie. Ludzie, to wy macie moc, jesteście boskim tworem, cząstka Boga, macie moc spawacza, przepraszam, sprawczą. Jeśli dasz czemuś moc, to przyciągnie dobro albo zło, zależy co trafi do twojej podświadomości. Jeśli to zakodujesz, jeśli jest w tobie lęk, wątpliwości, jeśli coś ci się źle kojarzy, obawiasz się złego wpływu, to zostanie to przyciągnięte. A jeśli jesteś przekonany, że symbol cię ochroni, doda ci sił TP, to też to dostaniesz. Moc to. Przyciągnie spojrzenia starych bab. Ja sobie zrobiłem żyw w zdrowiu, w sumie od tego czasu mam same problemy. Czy to może być powiązane, czy zbieg okoliczności? Moc spawacza. Nie tatuuj się run. Jak chcesz, to sobie pisz na skórze. O, dobry pomysł, ja tak zrobiłem dzisiaj. Bransoletki dopasowane do intencji oraz daty urodzenia. Witam. Mam do opowiedzenia kilka historii, które zdarzyły się naprawdę z udziałem moim koleżanki, z którą kiedyś się kolegowałam. Otóż pierwsza historia zaczęła się tak, że spotkałem się z koleżanką, chodziliśmy cały dzień, coś robiąc na mieście, żeby się nie nudzić. Wpadły na super pysk, że się przejdziemy... Pomysł. Że się przejdziemy na cmentarz po 21. Kiedy już będzie ciemno, a może nawet później było. No dobra, poszliśmy. Lubię, że to jest napisane, jakby mi to opowiadała. Cmentarz podzielony jest na nowy i stary cmentarz. Stwierdziliśmy, że wejdziemy na nowy, a przejdziemy schodząc na dół przez chodnik i na stary cmentarz. Uwielbiam, jak oni opowiadają tę historię. Oh my god. Nice. Że przecież na stary cmentarz trzeba było skręcić lewo, jak się idzie z góry, gdzie jest bramą i oddzielają ich mury. Nic nie rozumiem z tego, co nagada. Cześć. Przepraszam. O Jezu. Może zmiana na UFO? Tak, właśnie zaraz zmienimy tematykę na UFO. Ja się rozlekam. Tak, dowiedzmy się, co się działo. W pewnym momencie zadzwonił do mnie chłopak, z którym zaczęłam się spotykać. Napisał, że zaprasza mnie na kolację. Chwilę stałyśmy w tym samym miejscu. Na chodniku, który oddzielał stary i nowy cmentarz. Chwilę gadaliśmy z nim. Spojrzałam się w stronę samego cmentarza, a tak zauważyłam. O, dziękuję bardzo, Milki Marko. Jakby ktoś wysoki stał w kapeluszu, ale naprawdę nie zmyślam.
Zaraz potem pojawiły się czerwone oczy. Przecież nic tam nie było, ale jak chwilę postaliśmy, to się pojawiło. Kazała spojrzeć koleżance, chwilę nas zamurowało, aż krzyknęła do niej: dobra, śpierdalamy. I biegliśmy do góry do wyjścia. Zaznaczę, że mój dziadek lubił chodzić w kapeluszach codziennie. Był wysoki, było to rok przed jego śmiercią. A rok zmierzał się z rakiem płuc. Mierzył się. Druga sytuacja była po śmierci mojej babci. Otóż stałem sobie z koleżanką golfem 2, 30-letnim, ale wszystko sprawne. Fani golfa są jak, wszystko sprawne jak coś. No i to sobie siedzimy, palimy fajki, drzwi otwarte. Aż tu nagle z mojej strony walnęły drzwi. Zaznaczam, że stałyśmy koło cmentarza, a na przodzie był jakby lasek, a za nami cmentarz. Co jest kurwa z tym cmentarzem? Nie jest tam tych cmentarzy. Nowy, stary, trzeci, jakiś za plecami. W ten dzień nie wiało, a drzwi od takiego starego samochodu są bardzo ciężkie, więc trzeba walnąć porządnie, żeby je zamknąć. Zaśmiałem się do koleżanki, że moja babcia do nas przyszła i że fajnie, a ona do mnie przerażona, że mamy jechać. A ja takie: no co ty, nie bój się. Aż nagle tak też trochę mnie przeraziło, że mówię: no dobra, jedziemy. Jezu. A o tym pana w kapeluszu czytałam, że nie jest groźny, ale lepiej nie wchodzić mu w drogę, że ostrzega przed czymś. Wydaje mi się, że ostrzegał, że mój dziadek będzie chory, ale kto by mógł wiedzieć? To mógł powiedzieć. Dobra, czas na UFO. UFO Polska, moja grupa. Let's go. Jakie macie zdanie na temat nowego kanału UFO od Sekielskich? Dobry temat. Muszę pooglądać właśnie, co oni tam mają. Akurat Majeraza Oszusta to ja bym nie uważał. Dla mnie to przypadek w pełni autentyczny. Kopium. Jak autentyczny? Jak kurwa wszystkie zdjęcia z NASA i książek sam budował te UFO, co robił mi zdjęcia. To jak autentyczny? Następny, który powiela wersję, która nie ma nic wspólnego z prawdą. Na pewno jest wielu, co przeżyli spotkania z przybyszami. Ale czytając komentarze pod takimi filmami, jacy to nie oszuści, chorzy psychicznie, ludzie dają sobie spokój, aby nie być później prześladowani. Okej. Okay. Dawid Sokołowski. 11 minut temu. Odgrzewany kotlet. Kiedyś dużo osób mówiło, że nic nie widać. A teraz... Zobaczmy. Ptaki latają. Tak. Nie rozumiem. A, że to. Ptak przeleciał. Gratulacje. 4 lajki. Fajnie. Nic nie widać. Dalej nic nie widać. Znaczy trochę widać. Ale nie widać nic, co by wskazywało na to, że jest to cokolwiek innego niż jakiś kurde roebuck. Bądź ptak. Charakterystyczne cechy łap. Gwałtowne przyspieszenia i manewry. Hipersoniczne prędkości bez tradycyjnych sygnatur. Niska obserwalność kamuflaż. Podróż przez różne środowiska. Nietypowa siła nośna. Dziwny zestaw, ale... Ale no... I guess, tak. Pako. Tymczasem gdzieś w PL. O, widzę, że dobrze się bawię z tym UFO. Lapstones, dziękuję za suba. Co by nie zrobili dla jaj, dla beki, czy z innego powodu, prawdy nie ukryją, a będzie ona objawiona w dniu jej ujawnienia. Słuchajcie. Film o UFO wyjdzie w dniu ujawnienia filmu, ok? Film o UFO wyjdzie w dniu premiery filmu. Głupszego tekstu w życiu nie słyszałem, pozdrawiam. Ha, 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 ha. Dalej nie mogę przestać się śmiać. Ty przestajesz być debilem w dniu przestania bycia debilem. Czytaj, nigdy. No, na to wychodzi, pozdro. Być może nie jesteś gotów, by go zrozumieć, dlatego tak reagujesz. Zdrawiej, bracie. Idąc drogą prawdy, skazani jesteśmy na wyśmianie, oplucie czy inne pogardy, ale idąc drogą, jaką wskazuje nam dusza, przy tym co nas czeka, a potem cierpienia teraźniejsze są niczym. Nie ma duszy, Boga i innych pierdół, które ci wpajano. Jest jedno życie i cieszy nim, bo przygoda będzie krótka. Oh my god. Dzięki pomruk. Właśnie powiedziałem, co z nim. Uwierz w ducha, który jest w tobie, synu. Riz. Baba ministrant, dziękuję. Z energią mógłbym się jeszcze zgodzić z tym, że pomyśl, nie masz mózgu. Nie masz mózgu. Czy... Chwila. Czyli muzyczka. Okej. Okay. Dobra.
Z energią mógłbym się jeszcze zgodzić, z tym, że pomyśl. Nie masz mózgu, uczuć, ciała, pamięci i wszystkiego, co żywe. Więc nawet do tych ludzi, z którymi żyłeś, nie trafisz. Chyba, że myślisz, że będziesz Duszkiem Kacprem. O Boże. Ale niż świadomość posiada, ona pozwoli ci przemywać bariery i pewne schematy myślowe. Świadomość masz dzięki mózgowi i receptora w nim. Dalsza dyskusja sensu nie ma. Miłego dnia. Strach przed śmiercią gorszy niż sama śmierć. Skończę sobie tłumaczyć, co będzie dalej. Ja pierdolę, jaka fu... Ty to jest civic? Kurwa mać! Komu się tak chciało robić? Zdrawiej, bracie, niechaj dusza twoja będzie wolna. Zdjęcie zrobione w nocy nad kościołem. Ale przepraszam, przepraszam, że się śmieję z tej wieży, ale come on. Wow, no jest to jest to lens flare chyba jakiś. Nie wiem, co to może być. Ta jakość jest zbyt rozpierdzielona, żeby móc nam powiedzieć. Natomiast myślę, że jest to lens flare. Chyba wieszczyczyn. Wieszczyczyn? Tak, wieszczyczyn. Wieżaszczyn. Hej, jak myślicie? Nie wygląda fejowo. Drżenie obiektów są zsynchronizowane. Faktycznie nie wygląda fejowo. Wygląda bardzo prawdziwie. Czy totalnie. Jakby jedyne, czego zabrakło, to żeby teraz tak wypierdoliło bardzo szybko w przestrzeń i ja wtedy uwierzę totalnie. W tej chwili może być fejkowe, ale jeśli teraz zrobi tak, jeśli tak lecieć, zrobi tak i zrobi tak, to ja myślę, że to jest real. Ale jeśli tak nie będzie czegoś takiego, to ja myślę, że to może być fejkowe. Więc ciężko jest uwierzyć. O ile nie zrobi to jakby... Nie przekonuje mnie to chyba jednak. Wleciał za drzewa. Nieprawdziwe. Fake. Wyślesz na priv. To jest jakiś sposób na wkręcenie się w demy. Teraz już każde wideo może być fake, więc co za różnica. Od dawna wiadomo, że to my z przyszłości badający nasze historie. Nawet Nostradamus o tym pisał. Nic nie wiadomo, może tak, może nie. Dzięki. Dzięki pomruk. Dziękuję bardzo za złotówkę. Natomiast proszę o korzystanie z czatu z pytaniami. Jak będzie łatwiej. Dobra, Bartek, jak wytłumaczysz to? What the fuck? Co? Przód, kurwa, parę centymetrów. Ty, szczur się nie przeciśnie. Nie wiem. Mocne, powiem ci. To jest prawdziwe? Gdzie to znalazłeś? Nie wysyłaj takich rzeczy na moim czacie. Piotr Miazga. Robi miazgę, mówi. Ultra proste do zrobienia w programie do edycji wideo. Zwróć uwagę, jak szybko przesuwają się chmury względem horyzontu w pierwszych sekundach. Na 100% coś jest nagrzebane. Dziwna forma na niebie w okolicach Torunia. Torunia? No dobrze. To zobaczmy w takim razie. Okay. Dziwna forma na niebie w okolicach Torunia. Kamila zaobserwowała na niebie dziwną formę. Do publikacji jest załączone zdjęcie, na której widać coś podobnego do zaobserwowanego zjawiska. Cześć. Na którym widać coś podobnego do zaobserwowanego zjawiska. Czy to nie jest zdjęcie tego zjawiska? Dzięki, pomruk. Okej, okay. Rozumiem. To możesz tak w takim razie. Data obserwacji 16 marca, okolice Torania.
Świadek obserwowała dziwną formę na niebie. Podobną do tej ze zdjęcia poniżej. Podobną. Okej. Pewnie worek foliowy latał. Będę szczery z wami? Worek foliowy latał. Dobry wieczór. Nie. Dobry wieczór, panie Piotrze. Jakim aparatem zostało zrobione to zdjęcie? Jakaś dusza usiadła na chmurze. Jakieś naczynie dziwne. Ja tak sobie wyobrażam to dzisiejsze zdjęcie. Daleko od centrum Torunia. Te chmury były bezpiecznych dni życzę. Skumulowany wir, durniu. Przepraszam, dumny. Było już trochę takich sytuacji. Jeśli ktoś rozumie podstawy chemii i fizyki, to nie wrzuca tego w kategorię paranormalne. Nie mam pojęcia, o czym mówi. Tak, ja już mam hejtera po prostu w mojej głowie, coś takiego od razu hejtuję. Co to jest wtajemniczenie? Wdrażamy się, to jest paranormalne i tajemnicze. Duch samobójcy. Duch mężczyzny, który popełnił samobójstwo, daje znać, że życie po śmierci nadal istnieje. Let's go! I można po samobójstwie się dostać. Bo to jest taka kontrowersyjna kontrowersyjna rzecz, nie? Bo niektóre religie mają tak, że po tym to nie wolno. UFO w kształcie niebieskiego księżyca i po prostu będzie niebieski księżyc, prawda? UFO. A, to jest po prostu obserwacja. Zeznania świadków są bezwartościowe? Bez zdjęcia, tak. Dosłownie Krypta FM? Tak, to jest Krypta FM, bardzo. UFO nad Bydgoszczą. Fotografia wykonana przez świadka. To nie jest prawdziwe! Nie... Ło... Niemożliwe. Mocne. Dziękuję, Pomruk. Może? Co mi, rizujesz mnie przez donate? That's crazy. Witam, zapraszam na mój kanał YouTube, gdzie dodałem ostatnio kilka nowych filmików z moimi obserwacjami UFO statków kosmicznych. Głównym motywem tych nowych filmów jest znikanie statku pod koniec lotu. Czasem są to dłuższe przeloty, czasem bardzo krótkie. To nie statki kosmiczne, kolego. Admin napisał. Obejrzyjcie sobie troszkę więcej z tych moich filmików na kanale. Jeśli nadal nie dojdziecie do wniosku, że to statki kosmiczne, to chyba będę musiał się ewakuować z tej grupy. Wiecie co? Chwila. Muszę iść do łazienki. Muszę sobie przynieść chipsy. Mam ochotę na chipsy i lecimy dalej. Jezu, ta grupka jest tak dobra. Dajcie znać, jak się podoba stream.
Halo? Przebijałem folię na opakowaniu gotowego obiadu, na który składa się puré ziemniaczane, kotlet i buraczki. I wsadziłem zaraz do mikrofali i sobie zaraz zjem. Stwierdziłem, że wolę zjeść to niż chipsy w tej chwili. Trochę smutne i tak. It's fine, it's good. Z Biedryczy Żabki. Z dyskontu jakiegoś. Czy będzie mógł bank? Oczywiście, że tak. Bardzo zobacz to pilne. Już patrz. To nie jest prawdziwe nagranie. Nie jestem w stanie uwierzyć, że to jest prawdziwe nagranie. Moje oko jest wprawione. Nie nabierzecie mnie. Piure ziemniaczane, kotlet i ziemniaczki. Zaczę się lepiej odżywiać, mordo, bo się martwię. Jest dość dobrze odżywiam, tylko nie zgadniecie, podczas robienia streama trochę ciężko przygotować sobie jedzenie. Można przed, jak się zdąży, to tak. Tylko że właśnie o to chodzi, bo ja nie jestem chujowy w meal prep. Nie chcę też mi się. Pomruk, dziękuję. Okej, okay, dobrze. Na maila generatorfrightmobrzymi.com, I guess. Dziękuję. To zrób wcześniej. Ableistyczne z twojej strony, przepraszam. Bardzo. No właśnie. No właśnie. Nie potrafię w meal prep. Lubię sobie zrobić fajne danie, ale ja muszę mieć po prostu takie, że ja je zrobię i ja je zjem od razu potem. Ale jeśli mam takie, że ja muszę myśleć o tym, że na przykład zrobię coś dzisiaj, co ja jutro zjem, albo że na wieczór to będę miał, nie, po co, daj spokój. Dlatego najlepiej, jak sobie robię jakieś jednogarnkowe danie, to robię kurwa dwa razy więcej i później mam drugi obiad. What the hell? Ale nie planuję tego nigdy, bo po prostu mi to nie wychodzi, nie umiem. Próbowałem, nie umiem i już nie będę z tym walczył, nie będę próbował, bo po co? Tak jak teraz jest git. Chłopcu nigdy do pracy nie szedł z pudełkami. Nie uwierzysz, jaka wygląda moja praca. Ale kanapki na przykład, bo jak kanapki sobie robisz gdzieś na przykład, na wyjazd albo coś, to jest trochę inna rzecz, bo też je zaraz zjesz podczas podróży, nie? Wiesz co chodzi, one nie stoją. Ja je robię tuż przed wyjazdem, więc jakbym ja je robił na teraz, rozumiesz? Ale jakbym miał je zrobić dzień wcześniej, wieczorem, to jakbym miał takie, przecież to nie ma sensu, przecież dopiero jutro się dzieją te rzeczy, czemu ja mam robić je to dzisiaj? Narób sobie onigiri z tuńczykiem i majonezem, szybkie, łatwe, na później schować można... O Jezu, tuńczyk i majonez, let's go, to jest takie dobre połączenie. Okej, okay, czekajcie, idę po mój food.
Moi drodzy. Ale paćka. Tak, pomruk. Dokładnie. Pychotka. Wygląda dżemowo. To ma teraz temperaturę lawy, ja się boję tego. Muszę poczekać. W więzieniu lepiej karmią? Nie ma opcji. Fuj, nie jedz tego. Jezu, coś... Co? Się Bosakowskiej naoglądali. Przepraszam, w czym jest tyle tu jest napisane E na opakowaniu. Trochę cringe, jest coś takiego. Zamknij mordę. Patrz. Pychotka. To wygląda jak... Jak krajobraz kosmiczny, słuchajcie. Moja Arrakis, moja Duna. Dobra. UFO na talerzu, UFO w sercu. Nie wiem. Słownie, jaki jest problem w tym, żeby mieć gotowe dania? Jakieś? Że sobie czasem wypełnić po prostu, bo nie chce ci się zrobić jedzenia. What's the problem? Oprócz tego, że jakiś elitaryzm wchodzi u ludzi. Dietetycznie nie ma żadnego problemu. For real. Nie umrzesz od tego? 1000 razy lepsze niż skipowanie posiłku? Uspokójcie się. Pomruk, masz zakaz od tej pory. Napisanie do mnie w donate'ach, ponieważ się obraziłem, zostałem obrażony. Ej, to jest dobre. Problem jest taki, że moje sensory i szczytcy nie lubią gotowych dań. Okej, okay. Moje nie. Więc... Sądzę o barach mlecznych? Jeśli jest dobre żarcie, spoko. Jakby co mam sądzić o barach mlecznych? Co mam powiedzieć? Nie! Chociaż jest teraz mniej. Ale w Toruniu często jadłem w barach mlecznych. W sumie teraz też mi się zdarza. Jestem na mieście na przykład. Chcę zjeść szybko coś, co nie jest burgerem. To jest to dobra opcja. Dzięki, Mochał. Mokotowski bar mleczny. Chyba byłem. Kojarzę jakoś. Czy to jest niedaleko stacji metra? Przyjemnie, prawda? Von Rianon, dziękuję. Von Rianon, 10 zł. Dupnij sobie łelka, bracie. A teraz chodzę na to. Widzowie, dowiaduję się, że już ludzie smakują różne rzeczy. Co picky eaters, słuchaj. Mniej pierdolenia, więcej jedzenia. Nowy UFO sighting. Dziękuję, opracuję, zaraz sprawdzę. Czy powrócą kiedyś gry Davida Cage'a? Myślę, że tak. Myślę, że szansa jest dość spora na to. Czy miałem trupie? Nie, jest proper.
jest propermielony, nie chrupiący. Znaczy, zależy, wiesz, zależy czym ma chrupać, nie? Nie chrupię tanim mięsem. No to nie chrupię chrząstkami ani niczym. Dobra. Zaraz skończę jeszcze. Te buraczki są super ciepłe. Na to, że Fredzio, naprawdę ty? Kto jest w stanie to ustalić? Czy jestem tymi samymi komórkami, którymi byłem, kiedy widziałeś mnie po raz ostatni? Odpowiedź to tak. W większości pewnie tak. One się bardzo długo wymieniają. W sercu chyba w ogóle się nie wymieniają, prawda? Serce, z którym się rodzisz, jakby ono pozostaje tym samym mięśniem przez resztę twojego życia. Przecież się każda komórka, serce też? Okej. Okay. No to słuchajcie. Kiedy były ostatnie zabawki z Chińczyka? Okej, okay. Ostatni film na... Ostatni film na głównym kanale... To było... Okej, jeśli pamiętasz mnie z... Dostałem dzisiaj mandat, ale jest stream, więc w sumie git. To się wyrównuje, Maciek the Creator. Jeśli pamiętasz mnie z disu na coacha Majka, to jestem innym człowiekiem teraz zupełnie. Oprócz mojego systemu nerwowego, I guess. Tam się nie wymienia, z tego co widzę na czacie. Nie kłam. Nie wiem, tak mi powiedzieli na czacie. Boże, macie pretensje, to macie do ludzi na czacie, żeby się tam kłócić. Powiem, jak się na swoim fanpage'u pytałeś ludzi, czy o nim nagrać. Naprawdę? O kurde. Ja tego nie pamiętam. Najbardziej mnie bawi, jak ktoś mi zaczyna opowiadać o jakiejś mojej anegdocie. Ja mam takie, kurwa, ja o tym... Skąd to wiesz? Okazuje się, że z podcastu. I ta osoba jest wtedy zdziwiona, że ja nie pamiętam tego. Później dowiaduję, że ta osoba słuchała, kurwa, podcastu 3 razy każdego odcinka. Ja tego podcastu słuchałem raz, kiedy go nagrywałem, i to jednym uchem. Więc niektórzy lepiej wiedzą, jakby, co tam gadałem, niż ja. To jest numa. To pamiętam, że mówiłem o tym. Dajcie, że tak z 5 lat, zanim w ogóle zapowiesz, że prowadziłeś jakiś podcast. W sumie. Słuchajcie, kończę ziemniaki. Bohens, trochę dziękuję. Dalej czekam na moją piąteczkę HUTSZ. Dobra. Przepraszam. Porobiło mnie. Pamiętasz, jak pobiłeś widza? Którego? Mega epickie balety pisze, brakuje mi tego podcastu, no odczuwam niezwykłą pustkę. Słuchaj. Jest dopiero marzec i uważam, że mam dość niezłe tempo, jeśli chodzi o kolejne rzeczy, teraz robienie ich, dokończanie.
projekty. Więc wiecie, nie mówię, że w przeciągu najbliższego miesiąca bądź dwóch. Wiem, czego chcecie. We hear you guys. Ale no, w tej chwili mam... W tej chwili... Honest to God. Real talk. Skupię się na streamach, ponieważ fajnie mi się streamuje ostatnio. Myślę, że... Chciałbym sobie jakąś współpracę ogarnąć na streamy, która byłaby nieinwazyjna, z której byłbym zadowolony. Kiedy będę miał już ten... Będę miał już tą kwestię ogarniętą. Tak, Burki, oczywiście. To chyba są info ten. Któryś streamer kiedyś napisał. Wiecie, ile płacą? Płacili przynajmniej, nie wiem jak teraz, ale wiecie, ile płacili za te klucze, za reklamowanie tych kluczy, że jest po prostu kurwa link w opisie i jest tabelka? 40k miesięcznie dla średnich streamerów. Nie żartuję. Dla średnich. A sześciocyfrowe u tych większych jeszcze częstsze. Więc tyle kosztuje udawanie, że nie jest to hazard. Pozew już leci. Allegedly, podobno jakiejś tam firmy, nie wiem której, tych kluczarni jest dużo. Może nie jest to koniecznie jakakolwiek, z której wy słyszeliście. To może być kluczarnia, która miała sport tylko z jednym streamerem i nie podoba jej nazwy, nikt nie wie. Nie nazywam nikogo. O nikim nie mówię. No ale mniej więcej tak to tak wyglądało jakby to. Więc. Te legitne trochę mniej płacą. Współpracę. Ale nie tak, żeby na to narzekać jakkolwiek. Fajnie było coś takiego znaleźć. Jest z podcastem. Dobra. Czytamy dalej. Gdzie to było? Streamerzy na Kiku teraz latają na Maltę, żeby streamować kasyno online. No cóż. Malta jest ładna. Malta to bardzo ładne miejsce. Błaga mnie reklamuj hazardu, pisze Imelion. Nie musisz się o to martwić. miałem wiele okazji, okej? Okay? Siema Barto. Dzięki podłoga Przemkę. Jak kiedyś się pojawi u mnie reklama hazardu, to będziecie wiedzieć, że właśnie zbieram na mieszkanie i zwijam się w przeciągu roku z internetu. Jak coś, daję wam znać od razu.
Niektórzy mówią klucze złe i na tym samym filmie to miał bad click. Mówienie klucze złe dla większości ludzi to jest sygnalizowanie cnoty, a nie postawa moralna. Jak na przykład uważanie, że totalizator sportowy to też gambling, nie? Wszelkie bad clicki, wszelkie takie rzeczy, to jest po prostu hazard, nazywajmy rzeczy po imieniu. I tutaj można już się później, czy jest ok reklamowanie dla ciebie hazardu. Ale jest to hazard, no kurwa, definicji nie zmienisz. Chcesz reklamę energetyków? Nie powtórzyłbym. Nie mam pojęcia, jak to teraz wygląda, bo wiem, że się zmieniło ten. Pomruk, dziękuję. Dobrze, dziękuję Pomruk. Ale legalne te klucze działają nielegalnie. Legalność tych kluczy jest związana z tym, że zostały ograniczone przez to, że jest to hazard, który jest uznawany za coś szkodliwego. Uważam, że zakłady sportowe to też hazard, po prostu. Czy podłożymy reklamę Killer Double Shot Pro? Tak. Spoko, sprzęt mogę. Jakby sprzęt mogę reklamować, bo sprzęt to jest dokładnie to, co widzisz. Na ten. Ja ci mówię, to ma to, tu masz to, to i to. Przyjemnie, prawda? I... Chcesz? Dobranocka 10 zł. To bierz. W środę się przeprowadzam. Miło nie? jest pakować życie w kartony w towarzystwie streama mniej niż 3. PS też jestem grafikiem. Jak coś to... Dzięki, dobranocka. Dziękuję za dyszkę. Okej. Ludzie twierdzą, że jak powiedzą graj bezpiecznie, to już jest okej. Okay. No nie, nie jest, nie. Hazard jest... Jest... Hazard jest najbardziej... Zreklamowałbyś kanał Kangurek KOP? Nie, za żadne pieniądze świata. Za żadne pieniądze świata nie zreklamowałbym czegoś tak wyniszczające społeczeństwo, jak kanał Kangurek KOP. Nie wchodźcie na Kangurek KOP. Bez kitu! Hej, Jerma. Cześć. Trochę się zawstydziłem. Możemy porozmawiać później? Chcemy zobaczyć te filmiki u Damiana Sowy? Zobaczmy. Co tam się dzieje? UFO spaceship disappearing at the end of the flight. Mhm. To nie jest samolot raczej, bo nie miga. Samoloty migają. To nie jest też Jowisz, bo jak widzicie, mamy tutaj gwiazdy w tle, które przelatują. To jest poruszający się obiekt. I mam teorię. Tylko chcę zobaczyć, kiedy zniknie. I na jakiej wysokości zniknie. Też nie dron. Okej. Satelita. Totalnie wygląda jak satelita. Odbijające światło słoneczne. Nawet zgadza się to, jak wygasza się, im jest niżej, kiedy wchodzisz w cień. I tak miarowo się wygasza, nie? Nie natychmiastowo. I często można zobaczyć, to prawda. Czy jakaś uwaga, gierka jest w planach? Chciałem dzisiaj pograć w ten, nie Signal Simulator, tylko Call of the Void, czy jak to było? Czerwa. Pozdrawiam cię. Okej.
Zobaczmy, czy ktoś konfrontuje się z nim, mówiąc, że to może być... O. Polecam obejrzeć ten filmik, który mieściłem w komentarzu poniżej, czyli UFO Spaceship Lighting Up, Dimming the Light and Starting the Flight. Od około 2 minuty 30 sekundy i zapraszam z powrotem do podzielenia się ze mną spostrzeżeniami do tego filmu. Kolego, 11 lat filmuję UFO, mam setki wideo i pewien dar. Luz, tylko dlaczego twierdzisz, że to co ja nagrywam to nie są statki kosmiczne? I druga kwestia, dlaczego wszystkie komentarze z linkami z YouTube w komentarzach stoją automatycznie odrzucane? To są statki antygrawitacyjne. Kosmitów nigdy nie widziałem, ale obcych owszem. To co nagrywasz to obcy, ale do kosmitów im daleko, zrozumiesz za kilka lat, może dekadę, a może nigdy. Masz ciekawy film z zamaskowanymi trójkątami. Prosiłem o wysłanie, ale link, który wkleiłeś, jest do ściągania plików. Prześlij proszę te materiały na ufopolskaalarm@gmail.com za pomocą dysku Google. Możesz załączyć pliki do 15 GB. Jeśli prześlesz na mail, wykonam analizę wideo. To są statki Galaktycznej Federacji, czyli Plejadian, Syrian, Nocturia itp., a nie Grupy Oriona, czyli Szaraków, Reptilian, Nordyków itp. Mam z nimi, z Galaktyczną Federacją, kontakt przez wahadełko i tabelkę z literkami. To mi to już potwierdzili nieraz. Nie wiem, gdzie ty tu widzisz trójkąty, ziom, bo jak to był, bo jakby to były treb, to by były co najmniej 3 światełka w kształcie trójkąta. Tu mamy tylko jedno światełko w kształcie kuli, koła, więc jak dla mnie to bardziej sugeruje, że są klasyczne latające spotki, a nie zamaskowane w trójkąty. Ale ty pewnie wiesz o tym lepiej, więc pewnie się mylę w tym względzie. Oh wow, he's sassy with it. Dobrze, leć nim. Polecam obejrzeć na moim kanale. A, to już było. Proszę przesłać link na priv. Wiesz, jak zwiększyć jasność w nocnych nagraniach? Wiesz, jak nagrywać niewidzialne UFO? Jak odmaskować zakamuflowane obiekty? Ale rozmowa. Właśnie nie, jest banalny sposób. ISS. Polecam obejrzeć na moim... Dostrzegam zamaskowane trójkąty grawitacyjne, ale też nie kosmici. Czyli opcji kosmici to dwie różne rzeczy? Jak wyjaśnisz to? It was an unbelievable event. That was a ton of fun. I've never done something. To wygląda jak to ten obiekt, który znajdował się na kościele na tym jednym zdjęciu wcześniej. Okej. Okay. Dobra. Więc po prostu satelita, tylko że nikt jakby nie chce tego powiedzieć. Ancient Stargates. AI art. Super. Na bazie tych obiektów nakręcili film, serial Gwiazdę Wrota. O, ja. Piorun kulisty, raczej piorun wykurwisty. Super fota. Siarczysty, nieczysty. Dobra, nie. Ale fani rymu. UFO. UFO. Real? Chat, is this real? UFO. UFO. Nikt do końca nie wie, co to jest naprawdę. Jeszcze niedawno widziałem to samo zdjęcie bez cropa i wszyscy pisali, że to flara od słońca. Śmieszne. Piłka tenisowa. Księżyc za krzakami. Jakoś zdjęcia specjalnie zjebana. Mączek. Jerma! Dziękuję bardzo. Adiko, dziękuję za suma. MMX31, Barto opinia o powrocie kamerzysty. Oficjalnie od 6 marca jestem zbyt stary, by mieć opinię na temat youtuberów. Jestem dumny, że mogę to powiedzieć. Dziękuję. Po co chciałeś ten fragment zdjęcia, które wstawiałeś wcześniej? Szukasz sensacji, bo na całym zdjęciu było widać, że to flara na soczewce, a nie wiemy, gorwane przez ciebie UFO i się nie przyklasnął. Trochę żałosne. To je UFO. Yeah. Piorunkulisty to jest jedna z rzeczy, którą widziałem na jakiejś Discovery, myślałem, że będę musiała się z nimi mierzyć na co dzień. Tak! Tak, bałem się strasznie. Była jakaś burza, się bałem, że piorunkulisty tak wyleci, zrobi salto i wleci, kurwa, nie wiem. Walnie mnie w potylicę. Bardzo się tego bałem. Autentycznie był to mój strach. Widziałem coś takiego w Borach Tucholskich. Pac-Man.
z flara od słońca, tylko po prostu jest skropowane zdjęcie. O, zapierdolo! Obejrzyj ten film. Zadupca. Śledzę informacje, temat pojawia się ułap i muszę stwierdzić, że u naszych południowych sąsiadów to coraz więcej się pojawia właśnie takich obiektów. Może się mylę, w końcu nie jestem żaden fachowcem w tej dziedzinie, ale za dużo jest doniesień z całego świata, pojawia się ułap. Okej. Szczerze nie wiem, co to jest. Czekaj, czy... Okej, najważniejsze pytanie to, czy kamera jest statyczna. Bo jeśli nie, paralaksa, efekt paralaksa może tutaj zrobić śmieszne rzeczy, nie? Jeśli kamera nie jest statyczna, tylko zapierdala, na przykład jest na samolocie albo coś i nagrywa statyczny obiekt, to chmury będą się ruszać, nie? UAP to Unidentified Aerial Phenomena. Jak coś. Zmienili nazwę, zmienili... Nie używają już terminu UFO, używają UAP. Jest... Jest lepszy, bardziej opisowy, nie wiem. Leci robaczek, hope that helps. To ja. Dziękuję, Anna Schilling. Skąd wiadomo, że obiekt jest statyczny? Znaczy nie musi być statyczny, ale... Generalnie... Gdybyśmy wiedzieli, czy porusza się obiekt, który nagrywa to, to byśmy mieli ważną informację tutaj. Ale wydaje mi się... Nie jestem pewien. Koniec bredzenia o UFO. Wreszcie. Zobaczmy. Artur Wójtowicz i Piotr Cielebiaś. Witam Cię, Piotrze, po raz kolejny na moim kanale. Witam, witam. Dzisiaj taka, widzisz, no ciekawa sprawa. Myślę, że niektórzy to się zapłaczą dokładnie, dlatego że no, ostatnie te doniesienia były, że tak naprawdę te całe UFO to jeden wielki kit, tak? I że to UFO w ogóle ogólnie nie istnieje. Myślę, że niektórzy to będą sobie faktycznie włosy. Nikt tak nie mówi. Jezu, jest takie stawianie chochoła. Nikt nie mówi, nikt nie kwestionuje. W ogóle język użyty tutaj. Jesus. Jak to powiedzieć? Potrzebuję porównania. UFO istnieje tak jak, nie wiem, kurwa, efekt flary na zdjęciu istnieje. To jest po prostu nazwa pewnej rzeczy. Jeśli widzisz jakiś obiekt na niebie i nie wiesz, czym jest, to on jest UFO, po prostu. Jest niezidentyfikowanym obiektem latającym. Nie musi to sugerować, że jest, kurwa, statkiem kosmitów. Nie musi to sugerować, że jest jakąś formą życia. Nie musi to sugerować, że jest, nie wiem, rosyjskim szpiegowskim satelitą. Po prostu jest niezidentyfikowanym obiektem latającym. I one istnieją. Kwestia w tym, jak rozpoznawać, czym są te obiekty. I jak ktoś mówi, że wszystkie te obiekty to są kosmici, albo że część nawet z nich to kosmici, no to tutaj już można się kłócić. Sydarli z głowy. No bo ja już nauczali. Ty tobie to już wiesz. Ty to jak w misiu, no. Ty jak w misiu, w życiu bym do tego... Tak, jest różnica w semantyce. To jest implikacja, że UFO równa się kosmici. I ja nie lubię, kiedy oni robią taką implikację. Nie powinni. Powinni dbać o czystość tego języka, którego używają, jeśli chcą być traktowani poważnie. Bo chyba chcą, a nie tylko narzekać na to, że nikt nie traktuje ich poważnie. Teatru nie poszedł, wiesz. Tak. No, taki jeden, ja taki jeden był, to sobie wszystkie włosy wyrwał, no nie, w życiu bym do teatru nie poszedł. Tak, no. Ja sobie właśnie... Co? Czemu gadaję? Jakaś prywatna rozmowa. Wyrwałem sobie te włosy, jak usłyszałem, że UFO nie ma, ale okazują się inne ciekawe rzeczy, powiem ci. Sprawa jest pełna paradoksów. Szczerze... O, ale si jerbę gostek. Zadymił. Jaką jerbę nastał? Dobra. Na początku marca powiedziano, że nie ma żadnych ułapów, a dzisiaj się okazuje, że równocześnie, znaczy przed tym zaprzeczeniem, że ułapów nie ma, nakazano
zbierać informacje, znaczy powiedziano, jak te informacje zbierać. Pojawiły się takie wytyczne się pojawiły dla różnego rodzaju jednostek, jak te relacje o UAP-ach dokumentować. No. Ale jak się za chwilę okaże, ta sprawa z UAP-ami i z tym raportem jest tak pełna w ogóle. Gdzie jest jakiś link może do tego, o czym oni gadają? Jest Patronite. Błędów, bzdur, wewnętrznych sprzeczności, że o coś tu chodzi, tylko o co? Nie no wiem. No bo widzisz, bo zaraz zanim przejdziemy do tego tematu, to ja dokładnie nie pamiętam, ale to chyba Grasz czy coś tam, on był w listopadzie, czy jakoś pod koniec tamtego roku to wszystko było, nie? No i czas podkreślenie K10 złotych. Warto jeden z Jacek-owiczów oddaje mi naszyjnik od 4 miesięcy. Może ten donate w końcu pomoże, żebym go odzyskał. Mam nadzieję, że się powiedzie. Tak, z tego tak naprawdę nie wynikła żadna sensacja. Potem gdzieś tam mówili o tych wielkoludach w Miami. Potem gdzieś tam były te psy poszywane i niby to zwłoki, nie wiadomo co to było. Co? No nie, że to nie było. Ominęło mi sporo. I na końcu wychodzi na to, jakie że UFO to nie ma. Więc na początku. Dbajcie o ten język, panowie. W roku marca w ogóle ukazał się ten raport biura ARO, który podsumowywał ten problem UAP-ów. No i moje pytanie do ciebie jest, co w ogóle z tego raportu wynika? No bo w dużym skrócie w ogóle uznano, że UFO po prostu nie ma, prawda? Dobra, jaki jest ten raport? Marca w ogóle ukazał się ten raport biura ARO. Raport ARO. ARO report. UAP. Przez 2A chyba pisze, tak. Jest. Przyjemnie, prawda? Oziula 10 zł. Zdałam wczoraj prawko Kocham Life mniej niż 33. Jo, gratki Oziula. Dobra robota. Okej, okay. 6 marca. O, w mojej urodziny. The DOD cleared the publication of the AARO report on the historical record of US government involvement with Unidentified Anomalous Phenomena, UAP Volume 1, which according to the Washington Post covered all official US investigatory efforts from 1945 to the present and examined classified and unclassified government archives. Kaczka. Angels, dziękuję. The report noted a proliferation of television programs, books, movies and a vast amount of internet and social media content centered on UAP related topics, but concluded that official investigations had not found any empirical evidence that reported sightings represented off-world technology. Okej, okay, tak, czyli po prostu żadne z tych UAP-ów istniejących jako te niezidentyfikowane jakieś obiekty, które mogą być albo, nie wiem, efektem na szkle aparatu, albo mogą być balonem, albo mogą być samolotem. Żaden z nich nie był istnienia pozaziemskiego. Kilka z nich było chińskimi satelitami szpiegowskimi, balonami szpiegowskimi, co było coś ciekawym tematem, co też udowadnia, że warto patrzeć w niebo i warto te obiekty obserwować i wiedzieć, jak je rozpoznawać. Natomiast nie ma powodu, żeby wierzyć, że są pozaziemskiego pochodzenia. Or any classified program had not been reported to Congress. Hidden alien technology or extraterrestrial artifacts. Blue Book, okej. Okay. Report revealed for the first time that elements within the US government had proposed to create a special access program under the Department of Homeland Security to be named Kona Blue to reverse engineer any extraterrestrial craft that came into its possession. Advocates of the proposal were convinced that the US government was hiding UAP technologies, but DHS leaders rejected the proposal as without merit. Czyli nawet wewnętrznie jakby były przekonani byli o tym, że gdzieś tam jest jakieś pozaziemska technologia, niesamowita. A no, tak jak z tym whistleblowerem całym, jak on miał. Tam jest bardzo dużo ludzi, którzy wierzy. Gadałem też o tym ostatnio, znaczy ostatnio, jakiś czas temu na UFO Stream jeszcze na Jaceksie. O tym, że wśród tych jakby tej grupy badaczy łapów było dużo ludzi, którzy po prostu byli bardzo biased w wierzenie w to, że to kosmici.
A tak, Grusz, Dave Grusz. Dobra, wracamy do tego, co oni gadają. Gdzie oni byli? Koniec pierdolenia UFO? Podsumowywał ten problem łapów. Aha. No i moje pytanie do ciebie jest, co w ogóle z tego raportu wynika? No bo w dużym skrócie w ogóle uznano, że UFO po prostu nie ma, prawda? Jaki jest ten okres i jakie problemy ten raport w ogóle bierze, obejmuje? A i w ogóle co w ogóle wiemy o przygotowaniu tego raportu? No, wiemy o nim tyle, że został przygotowany w lutym tego roku, natomiast został upubliczniony w marcu. Jeżeli chodzi o zakres tematyczny, to w dużym skrócie dokonują przeglądu projektów badań nad zjawiskiem UAP. Mhm. Ten raport nie jest o UFO, ten raport jest o UAP. Zaraz powiem, o co chodzi. Ciekawe, jak rozróżnia to. Generalnie mój hot take jest taki, że jest to naprzemienna rzecz. Ale chyba, że oni uważają UFO za kosmitów faktycznie. To. Czasowy to są lata 45-2023. W dużym skrócie, co ten raport mówi, bo on po prostu tu z tym drukiem wyszczególnia, o co chodzi. Mówi, że tak, po pierwsze łapy, no to nie jest nic pozaziemskiego. Nie ma na to żadnych dowodów, żeby to było coś pozaziemskiego. Po drugie, brak dowodów na to, co mówił Grasz, czyli że jakaś tam firma czy jakaś agencja posiada szczątki tych obiektów, a nawet całe okazy. Ten raport stwierdza, że to jest absolutna nieprawda. Po trzecie, że gro tych relacji o UFO to tak naprawdę są obserwacje jakichś pojazdów testowych czy tam niekonwencjonalnych i ludzie się po prostu pomylili. Także ten... Okay. Piotr Cielebiasz, dobrze nie stwierdza niczego nowego, nie stwierdza czegoś, co byśmy już nie słyszeli na temat UAP ze strony amerykańskiego rządu. W mediach jednak zawrzało, bo oto się okazało, że Pentagon zaprzeczył istnieniu UAP-ów. Pytanie tylko, czy zaprzeczył istnieniu zjawiska UFO, no bo nie do końca tak naprawdę. O tym za chwilkę sobie powiemy. Ale Do tego raportu też sobie sięgnąłem, powiem ci. I tak naprawdę on jest tak enigmatycznie napisany, jak te całe teorie, o których... Oh my god. Czekaj, bo Kalinowy ma dobre pytanie. Czy dopuszczasz myśl, że w swoim sceptycyzmie możesz stać się tak samo ortodoksyjny jak ludzie, którzy wierzą w to wszystko? Nie. Wiesz co? Bo ja bym bardzo chciał wierzyć. W sensie ja bym bardzo chciał mieć dowody. Ja uważam, ta wizja jest ekscytująca dla mnie, tak? Jakby życia pozaziemskiego odwiedzającego nas. Więc to jest, gdy jest coś, co byłoby... I want to believe. Nie. Honestly, jakby. A nie? A wy nie? Nie chcecie wierzyć? Wszyscy byśmy chcieli wierzyć. Dlatego też jestem tak bardzo... sceptyczny. Bo mi nie... Bo... Uważam, że to powinno być traktowane trochę poważniej. Znaczy nie, że poważniej, że mam jakieś przesłanki, żeby wierzyć, że nas odwiedzają kosmici i żeby ktoś się powinien tym wreszcie zająć. Tylko żeby temat był trochę jakoś, nie wiem, poważniej traktowany w sposób socjologiczny na przykład, nie? Bo to jest na przykład obserwacja tego, jak wyglądają te środowiska, ona też pomaga zrozumieć generalnie to, jak wierzymy w jakieś rzeczy, jak się tworzy mit, współczesny mit. Grasz mówił, bo tam jak zaczniemy czytać, to wynika, że nie ma dowodów na istnienie, ale też nie ma dowodów zaprzeczających po prostu ogólnie, czyli takie wiadomo, masło maślane troszeczkę, szczerze mówiąc, nie? Tak, to jest w ogóle... Extraordinary claims require extraordinary evidence. Generalnie. O, ciekawa rzecz, jak teraz byłem na tej wystawie humoru lat 90. W Muzeum Karykatur w Warszawie. Polecam w ogóle, bo byłem na wernisażu. Kuratorami są Podcastex i Olga Drenda, ducholożka. To zwróciłem tam uwagę, był zeszyt z żartami, z rysunkami z archiwum Mix. Jakby ci rysownicy rysowali jakieś tam żarty i były żarty po prostu z archiwum Mix.
polskich rysowników. I to, na co zwróciłem uwagę, to na to, jak rysowani są kosmici. Że to najczęściej nie są te takie szaraki amerykańskie, które teraz są jakby, każdy rozumie tak, że kosmici tak wyglądają w ten sposób. I też to, co było obserwowane w Milcinie i to, co obserwował ten Gostek na tym, też bardzo podobne było do tego. Tylko to były takie ufoludy, wiesz, jak marsjanki, wiecie jak wyglądają marsjanki, z jakąś wielką tubą z przodu, jakieś takie uszy, bardzo inne zrozumienie tego, jak wygląda ufoludek, bardziej nasze europejskie, nie z naszej jakby, z naszej bardziej wychodzące z naszego kulturowo okręgu. I ciekaw jestem jakby jakie media science fiction nas naprowadziły na to, żeby to tak wyglądało. Polskie foki były super cute. Natomiast teraz wszystkie ufoki są zunifikowane. Globalizacja kultury sprawiła, że wszystkie ufoki to szaraki. Ogromna manipulacja informacyjna już na samym początku. Ten raport nie ma prawa nazywać się raportem naukowym, bo on zawiera pewne błędy historyczne, faktograficzne związane z programami, okay, które badały UFO. Natomiast takim głównym jeśli to prawda, błędem i zarzutem jest to, że manipuluje się strasznie terminologią. Mamy UAP, mamy UFO, ale mamy też UAP w rozumieniu tego raportu. Ten raport stwierdza, już na stronie tytułowej widzimy, że dotyczy... Jak na stronie tytułowej przedstawia definicję terminu, którego będzie używać, to chyba dobrze akurat, ale... On zjawiska UAP. Aha. A, no, chyba, że... Tylko, że tak, mamy tam do czynienia z innym rozwinięciem skrótu, bo dotychczas UAP oznaczał w języku angielskim niezidentyfikowany fenomen powietrzny, niezidentyfikowane zjawisko, czy zjawiska powietrzne, w zależności czy używamy liczby pojedynczej, czy mnogiej. Ale... Real Debil pyta, no tak jak ten, po angielsku Unidentified Aerial Phenomena. No i dobrze, że to może to było zjawisko powietrzne, zjawiska powietrzne niezidentyfikowane. Natomiast tutaj mamy w tym raporcie Pentagonu, który stwierdza, że łapy nie istnieją. Słuchaj, jakąś zupełnie inną definicję. Znaczy, co prawda ona już funkcjonowała trochę, o niej już mówiłem. Niezidentyfikowane zjawiska anomalne. Skrótowiec jest ten sam. Natomiast zobacz, jaki jest szeroki zasięg. Czyli Unidentified Anomalous Phenomena? Nie rozumiem. Niezidentyfikowane zjawiska anomalne to może być wszystko. Każda anomalia. Od duchów, wiedźm, polatające talerze, płaczące figury. Okej. Okay. I guess, rozumiem trochę tą przypierdolkę do Unidentified Anomalous Phenomena, faktycznie. No introduction. Trochę cringe, przyznam. Mhm. Okej. Tak, ale poza rozwinięciem tego w ten sposób, to rozumieją tego UAP-a tak jakby się rozumiało UAP-a. Nie wiem, czemu w taki sposób zostało to rozwinięte. Zakładam, że to ma być po prostu bardziej taki szerszy termin, który też by zawierał, nie wiem, na przykład jakieś w wodzie, jakieś coś się dziejącego, albo jeśli coś wylądowało niby. Ma sens takie rozwinięcie, jakby nadal wiadomo, o co chodzi. Nie uważam, Piotr, mam wrażenie, że tutaj trochę za daleko wychodzi, takie slippery slope trochę robi z tego, mówiąc, że tutaj też że duchy też będą się do tego zaliczać. Nie, ludzie raczej wiedzą, o co chodzi. Wiedzą, że... Nie uważam, żeby to był aż taki problem. Górki, o których zrobiłeś ostatnio materiał i tak dalej. Czyli no strasznej manipulacji się dopuszczają autorzy, bo tak, w raporcie mamy o UFO, o tych latach badań nad UFO, z których nic nie wynikło. Mamy wspomniane UAP-y, mamy wspomniane to, o czym mówił Grasz, a nagle się okazuje, że tworzy się zupełnie nowy termin, który do tej pory nie był tak często używany w zasadzie. No i co ten raport w zasadzie bada? Jeżeli bada wszystkie anomalne fenomeny, a dochodzi do wniosku, że UFO nie ma,
przepraszam, że ułapów nie ma i nie. Inaczej. Ułapy są. Jak to jest mylące dla wszystkich po prostu już. Ta ilość tych terminów. Tylko nie są poza. Borki dobrze zauważa, że to jest też jakby. Ułap jako termin powstał, żeby oddzielić się od UFO, które jest zbyt kojarzone już z kosmitami. Pozaziemskie. Czekaj. To tak naprawdę. Ułapy są, tylko nie są pozaziemskie. Mhm. To tak naprawdę co oni badali? Co oni badali? Jak oni nie. No. Ułapy badali. Nie są w stanie skonkretyzować obiektu swoich badań, obiektów swoich badań, tematu. Oni de facto sprawiają, że w oczach odbiorcy to UFO gdzieś się rozmywa. No mamy UFO, mamy łapy, mamy anomalia i tak dalej, i tak dalej. To prawda, ale to, no, to prawda. O co wam, drodzy panowie, chodzi? A żeby było śmiesznie, tylko że wiesz, jeżeli ktoś się tym nie interesuje... Kangru teraz gra w Voices of the Void? Ja miałem dzisiaj grać w Voices of the Void. Nie! Nie, zajebał mi grę! Zapierdol... Przepraszam. Kurde, niedobrze. Kurczę. A, już wczoraj grał, okej, okay, spoko, spoko. Dobra, to ja bym mu zapierdolił. Przepraszam. Nie, żartuję, po prostu się zgrało. I nie zwraca na to uwagi. Jak usłyszy potem we wiadomościach, w TV, że Pentagon zaprzeczył obserwacją UFO, okej, okay, nie ma, dobra, nie było dyskusji, to wszystko są mrzonki. Natomiast... Cześć, on wczoraj w to grał i mówił, że jeszcze nie grał? Mówił, żeby nie grał? Nie będzie mi rozkazywać, co mam robić. To bardzo niemiłe, żeby streamer kazał drugiemu streamerowi, co ma robić. Na przykład zakazywał mu grać w grę, jeszcze mówił mu na przykład, że go zajebie. To by było bardzo niemiłe z jego strony, coś takiego zrobił. Burki pisze tylko, że terminy są terminy badawcze, nie dla szerokiej publiki, więc jak ktoś się interesuje tym, to jest różnica, będzie rozumiał, o co chodzi. Trochę tak, trochę nie, trochę ten ułap faktycznie tutaj, rozwinięcie tego, że jest inne. I tak w sumie, patrząc tutaj, jest tutaj to rozwinięcie, ale nie widzę... Nie widzę tutaj nigdzie... Może jest później też. Że ten termin się zmienił jakoś. Nie wiem. Wracamy. Biuro AARO, ono działa w tak sprytny sposób, że ono sobie po prostu... Wiesz, ufologia to jest bardzo szeroka dziedzina. Tak, mamy te wszystkie bliskie spotkania, dalsze spotkania, porwania ludzi, missing time, mnóstwo różnych zjawisk, także te bardzo dziwne. Natomiast biuro AARO, idąc tropem swoich poprzedników, czyli jednostek, które się zajmowały badaniem UFO ułapów, to wyszczególnia sobie po prostu wąską grupę zjawisk, na przykład tam jakieś latające kule. Dobra, nie idziemy całości oglądać. Natomiast dowiedziałem się więcej o tym raporcie, to dobrze. Dam lajka. Krzysztof. Jezu, jak oni kochają być łapani na te szperacze. Masz jakąś mieścinę, masz jakiś klub, szperacze postawione przed klubem i wszyscy myślą, że to jest UFO. Na kanale grupowym mamy bardzo podobne wideo, również niebieskie światła. Wykluczamy światło z dyskotek. Wykluczamy? Dlaczego? Nie, no, nie chcę bana. Nie chcę bana. Mam pytanie. Jeżeli starożytni czcili starożytnych kosmitów, przynajmniej na to wychodzi z obrazków w kamieniach, to jeżeli teraz 95% nie wierzy w istnienie, to chyba wychodzi na to, że się od nas odwrócili. Lecz nas doglądają, czekają na zbiorowe otwarcie umysłów, na to by móc się ukazywać w sposób iście dokumentny. Co myślicie? Dodam, że ciekawy film Astronauta jest na Netflix. Trzecia w nocy w kuchni na imprezie. Vibe. Okej, okay, jest 23. Nie zorientowałem się, jak już jest późno. Myślę, że czas na grę. Yeah. To było dobre UFO stream.